Okej, okay, brakuje nam jeszcze około 20 kroków do 10 tysięcy. Dzisiaj 12 maja. Robimy kroki, idziemy, jeszcze 8 kroków, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jest! Mamy to, 10 tysięcy kroków. Nie no, powiem wam, że jak ja sobie sprawdziłem statystyki za 2019 rok, to wyszło mi około 2,5 tysiąca kroków dziennie, mniej więcej, jakoś to tak jak aplikacja mi pokazywała. Tutaj teraz, odkąd zacząłem to bardziej sprawdzać, od 8 maja, zobaczcie, 8 maj tylko 1500 kroków, 9 maj 6700, 10 maja było 10, wczoraj było tylko 3800, no i dzisiaj 10 tysięcy kroków. Minimum trzeba utrzymać 10 tysięcy kroków, żeby było dobrze, a właśnie lecą jeszcze kolejne. Ale już jestem pod domem. Dobra. Zadanie ukończone. Wyzwanie 10 tysięcy kroków jest ukończone. Bardzo dobrze. Bo im więcej kroków, tym zdrowsi jesteśmy. Tutaj jeszcze takie skrzyneczki mamy do odblokowania. Klikamy, otwórz. I dostajemy ile punkcików? 13 punkcików. I tu u góry lecą nam punkciki. Dodaj. OK. Możemy wziąć kolejną skrzynię. Kroki nam zabiera, ale spokojnie. Mamy najważniejsze, że 10 tysięcy zrobione. A punkciki nam są potrzebne. OK. O, tam tutaj uciekła. Ta też uciekła. Dobra. OK, 49 punktów, ładnie. 305 i ostatnia. OK, 1250 kroków za 15 punktów. Dobra. I OK. Zostało nam 60 kroków, ale za to mamy dużo punktów. No, ale w statystykach kroki zostały. Także wszystko gra. Zadanie ukończone. Wszystko pasuje. A jeszcze spełniliśmy jedno zadanie, czyli otworzyliśmy 7 skrzynek. Możemy odebrać 250 punktów. No i brawo, brawo, brawo. 570. Super. Słyszycie odgłos w tle? Turbo spalanie, Dorota. Dzisiaj ciśnie znowu. Ja się znowu dzisiaj wymigałem. Ale dlatego, że ostatnio dość dużo chodzę, dość dużo i tak trenuję. Ale szybkie stopy lecą. Witam was wszystkich serdecznie w dzisiaj bardziej trochę sportowym vlogu. Chcemy oboje oczywiście schudnąć. Ja chcę około 10 kg w ciągu być może miesiąca, być może dwóch. Dlatego zamówiliśmy taką fajną książkę, która być może nam w tym pomoże. Dodatkowo oczywiście ruch, ćwiczenia, no i dobra dieta i być może zrobimy to. W tej chwili akurat właśnie pracuję nad regulaminem mojego sklepu mmajerski.pl, gdzie możecie zamówić póki co na razie tylko książkę Nieustępliwy, ale na pewno z czasem będzie tam dużo więcej produktów. Założenie sklepu wiąże się z dużą ilością włożonej pracy, żeby to działało, bo musimy w ogóle założyć sklep. Najpierw to musimy w ogóle kupić serwer, gdzie umieścimy naszą domenę i różne pliki. Musimy kupić domenę, wymyślić nazwę, później musimy zainstalować odpowiednie oprogramowanie. Później musimy ten nasz sklep powiązać z firmą, która na przykład w moim przypadku InPost będzie dostarczać towary. Musimy zrobić płatności, regulaminy, politykę prywatności. Dużo, dużo naprawdę różnych rzeczy trzeba zrobić, więc jest trochę przy tym roboty, no ale trzeba to po prostu zrobić, spiąć pośladki, w czym może pomóc nam książka Nieustępliwy, no i po prostu to zrobić. Będzie zrobione, będziemy szczęśliwi, będziemy zadowoleni. Spierdalają piłkę. Nam wszystkim. Z pandemią, kurwa, wirus. Przyszedł do nas z Wuhan. Z nietoperza. I teraz patrz. Bo zdaje się, że ty w to wierzysz. Ktoś, kurwa, ugotował zupę z nietoperza w chińskim mieście Wuhan. Cały świat, kurwa, od 2 miesięcy stoi przez zupę z nietoperza. Ale pan w telewizorze tutaj mówi, żeby maseczkę, którą nosisz, wyprać w 60 stopniach, bo w 60 stopniach umiera wirus. To ja się, kurwa, pytam cię, debilu, czy ty widziałeś, kurwa, zupę gotowaną na zimno, kurwa? Temperatura wrzenia to 100 stopni. Dziękuję, pozdrawiam, a inne tematy będę poruszał dalej, bo teraz, kurwa, już mi się znudziło posiedzenie.
a co jechać do studia aerobiskisko. Okej, nie wiem, czy was to śmieszyło, czy nie, ale Tedem mnie bardzo rozśmieszył, ale tak pozytywnie jesteśmy raczej po jego stronie, a raczej na 100%, a nawet na pewno po stronie Tedego, czyli... Za, nawet przeciw. I tylko co jeszcze chciałem powiedzieć, właśnie, że jesteśmy na spacerze, no bo wybijamy 10 tysięcy kroków, dopiero mamy 3,5 tysiąca. No i muszę wam powiedzieć, że uzależniająca strasznie jest ta aplikacja, bo co chwilę się zerka, patrzy ile już. No i co? No i mamy dopiero 3,5 tysiąca, więc musimy jeszcze trochę pochodzić. Bo do 10 tysięcy, no to jest jakieś 7,5-8 kilometrów. To jest 10 tysięcy kroków, a więc my mamy 3,5, 1 trzecią, to jest jakieś 2 kilometry coś. Także jeszcze musimy trochę pochodzić. Kurde, kiedy przyjdzie to ciepło, bo już to zimno daje nam. No. Daje nam. Czapki, już mamy dość. Kurtki, zimówki, wszystko. Jezu, 13 maja, Robert. Dalej zimno. Robert, no. Jesteśmy na drugiej turze, bo wcześniej nie mieliśmy jeszcze. W tym momencie 9,930, więc zaraz będziemy mieć dyszkę, co po prostu będzie zadaniem ukończonym i nasze zdrowie się polepszy. Okej, co jeszcze chciałem tylko powiedzieć? Aha, że jakby ktoś był zainteresowany, chciałby wpaść na prezentację, to mamy codziennie prezentację tej aplikacji, o co tutaj chodzi i tak dalej, o 20. Więc jak ktoś jest zainteresowany, niech się odezwie, to o 20 są codziennie prezentacje od poniedziałku do piątku, w soboty o 11 rano, więc jak macie ochotę, to wpadajcie. Znaczy dawajcie najpierw znać, dam wam linka. I możecie wpadać. Daj, bo ja muszę iść. Nie, już masz, patrz, w tym momencie. W tym momencie 10 tysięcy i zadanie done, ukończone. Okej, możemy iść do domu. Co to jest? Co to? Że to limfa? Że to łydki? Że to limfa? Tak, limfa, no. Limfa, która... No, krew, która nie jest pompowana przez serce, tylko przez łydki? Tak. Będziemy zdrowsi, ale dawać tutaj temperatury lepsze, bo pojedziemy z powrotem do Tajlandii. Pozdro, do jutra. Wjechaliśmy trochę w taką dzielnicę, bardziej gdzie mieszkają po prostu tutaj tutejsi. I spotkaliśmy panią, która robi soki za 40 i 30 batów, a przy plaży są po 80. Także szkoda by było nie skorzystać. Pół ananasa też kosztuje tylko 20 batów, także też bardzo tanio. Mamy omleta od pani tutaj Gessler 2. Weź, pani jest... To były żarty oczywiście. Nie chcę nikomu umniejszać, ale... No właśnie, nie chcemy nikomu umniejszać, ale dobra. Pani była w Netflixie. No właśnie. Omlet kosztował 1000 batów, czyli 130 zł. No, Dorka, smacznego. Dziękuję. Przyszły basil leaves z prawnsami, shrimpami, raczej inaczej. No, będziemy próbować. Przyszły basil leaves z prawnsami, shrimpami, raczej inaczej. No, będziemy próbować. Ale muszę wam powiedzieć, że mięso z kraba jest naprawdę bardzo delikatne i bardzo, bardzo dobre. Także jeśli ktoś kiedyś się zastanawia, czy warto jeść kraba, no to my jemy pierwszy raz i zdecydowanie warto. Na pewno tutaj.